Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj szczególny dzień, jak wiemy 11 listopada, Dzień Niepodległości Polski. W Anglii też się świętuje, ludzie zakładają popis, doczepiają to do części ubrań, przyczepiają te maki do szyb, do pomników, są w różnej formie. Są różne formy takich bryloczków, wisiorków, takiego czegoś, że można przyczepić do ubrania w formie naklejek. Ludzie to też drukują i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, nie zapominajmy nigdy o bohaterach. Nasi bohaterowie też walczyli tutaj w Anglii, Dywizją 303. Dużo Anglików pamięta o tym dywizjonie. Są muzea i tak dalej. To byli bohaterowie, którzy walczyli tutaj w Anglii. Ale przede wszystkim, moi drodzy, nie zapominajmy o bohaterach w Polsce. Dzięki tym ludziom jesteśmy wolnym narodem. Dzięki tym ludziom Polska nie zniknęła z map. Był ciężki okres w dziejach Polski. Wiadomo, byliśmy atakowani, rozbiory i tak dalej. Rosja, Niemcy, później trudne okresy komuny. Wreszcie nastała demokracja i możemy powiedzieć, że jesteśmy wolni. Ale czy tak naprawdę jesteśmy wolni w dniu dzisiejszym? Czy tak naprawdę wolny jest świat? To powinniśmy sobie te pytanie zadać i w jakim świecie przyjdzie nam żyć i w jakim świecie przyjdzie żyć naszym dzieciom oraz naszym wnukom. Wszystko się dzieje różnie, historia próbuje się zamazywać. Przekazujmy swoją historię, swoją kulturę naszym dzieciom i naszym wnukom. Jest to bardzo ważne, bo my ludzie z Polski o wielkiej charyzmie, którzy potrafili stoczyć walkę w różnych częściach i o różne idee. Nigdy nie powinno się nam wyrwać z nas tego ducha walki. Walki o dobro, o lepsze jutro. Ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły i byłem jeszcze dzieckiem. Uczyłem się takiego wierszyka. Chciałbym teraz ten wierszyk przytoczyć, a brzmi on tak. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mom ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. I w co wierzysz? Polskę wierzę. Coś ty dla niej, wieczne dziecię, coś jej winien oddać życie. Ten wierszyk mi utkwił w pamięć i zawsze o nim pamiętam. Jestem w Anglii od 16 lat, ale nigdy nie zapomniałem, że jestem Polakiem, że urodziłem się w Polsce i mam polskie korzenie. Ludzie niektórzy wyjeżdżają i zapominają, że są z Polski. Zapominają nagle języka. Nie uczą dzieci podstawowych wartości. Ba, nawet nie uczą dzieci języka polskiego. Bo nie przyznają się do tego, że są Polakami. Ba, bardzo często słyszymy z ust niektórych znanych osób, że nie poczuwają się do tego, żeby być Polakami. Nie zważając na polityków, nie zważając na sytuacje, jakie są, my wszyscy jesteśmy Polakami. Osoby, które się urodziły w Polsce, które mają polskie korzenie, ba, mało tego, osoby, które przyjechały do Polski, a te polskie korzenie nie mają, bardzo często czują się Polakami. Nasza historia jest ogromna. Nie wiem, które państwa mają tak bogatą historię jak Polska. Dbajmy o tą historię i, moi drodzy, starajmy się, żeby nigdy tą naszej historii nie zamazać, a przede wszystkim, żeby jej nie zakłamywać.
Bardzo często ta nasza historia jest zakłamywana. Próbuje się odwracać poszczególne fakty, które miały miejsce ileś lat temu. Coraz mniej weteranów żyje, coraz mniej jest ludzi, którzy potrafią przekazać tą historię, którą byli świadkami, naocznymi świadkami. Bardzo ważne jest w dzisiejszym świecie, żeby pamiętać o naszej historii, o tym, że jesteśmy Polakami i o tym, żeby się jednoczyć. Najgorsze jest dzielenie. Nie dajmy się podzielić. Bądźmy razem ze sobą zjednoczeni, bo w nas siła. Moi drodzy, w nas siła i ja cały czas czuję, że jest w nas ten duch. Duch walki, duch charyzmy. Jesteśmy docenianymi ludźmi na świecie. Wielu nas jest w różnych częściach świata. Pracujemy bardzo ciężko na to, żebyśmy mieli lepiej. W Polsce różnie bywało i w Polsce różnie jest. Ale to my jesteśmy przyszłością. To nie tylko my, ale nasze dzieci, nasze wnuki. Miejmy nadzieję, że Polska będzie Polską i że w naszych sercach zawsze będzie ten duch. Że zawsze będziemy dążyć do swoich racji, utrzymywać swoją historię i być dumnym narodem. To bym chciał tyle powiedzieć. Wyszło to trochę takie jak przemówienie, nie wiem, prezydenta, ale no poważna sprawa, tak? Nie będę śmieszkował tutaj z dnia 11 listopada. Jak najbardziej poważna data, którą bardzo poważnie traktuję. Dlatego dzisiaj na kanale, na moim kanale właśnie ten filmik. I proszę wszystkich o refleksję, o zadumę i moi drodzy, cześć i chwała bohaterom.